Czy jest to, no, się Biblii na zeszytu? Chcę wam troszkę powiedzieć o sobie. Chcę wam powiedzieć, co przeżywam i chcę wam udzielić tego Chrystusa, którego przeżywam dzisiaj. Byłam teraz w Wałbrzychu i zrobiłam takie spotkanie z Tereską, żeśmy się śmiały, jak je nazwać, poza kazalnicą. Nie nagrywaliśmy w ogóle tego spotkania. Spotkanie trwało 5 godzin. Sama byłam w szoku. Usiedliśmy sobie w kółku. Ja po prostu opowiedziałam im, co przeżywam. I chcę wam powiedzieć, że Duch Święty wykonał potężniejszą pracę w tych ludziach, niż jakbym stanęła za kazalnicą i bym im wygłosiła kolejny przepis. Oni się po prostu poczuli ze mną blisko. Oni poczuli, że ja tak naprawdę przyjechałam, żeby im coś dać z serca. Gdzie mówię, słuchajcie, jesteśmy po 3 dniach spotkań przebudzeniowych. Nie potrzebujecie ode mnie kolejnego przepisu. Mogę to zrobić, ale chcę was poznać. I chcę, żebyście wy też poznali mnie. Troszkę się przed wami dzisiaj porozbrajam. Chciałabym, żeby... W ogóle ja marzę o tym, żeby Kościół wszedł w takie rzeczy. Wychodząc z mojego domu rodzinnego, ani moja mama, ani mój tata nie nauczyli mnie bliskości. Wydaje mi się, że nigdy nie widziałam mojego taty i mojej mamy, jak byli blisko. Nigdy nie widziałam, żeby moja mama siedziała mojemu tacie na kolanach. Nigdy. Wydaje mi się, że raz jako taki szkrab przyłapałam moich rodziców, jak uprawiali seks. Byłam tym przerażona i uciekłam. Ale nie widziałam między moimi rodzicami bliskości. Ktoś mi tam kiedyś opowiadał, ktoś z rodziny, że rodzice na samym początku bardzo się kochali. Natomiast, że potem się gdzieś tam przestali dogadywać. I kiedy ja w wieku 16 lat spotykam Artura, to ja taka nic nie umiejąca, rozumiecie, zaczynam z nim żyć. Z uwagi na to, że życie z nim wymaga ode mnie pewnego rodzaju siły i bycia taką, wiecie, silną, zdecydowaną i tak dalej, ja się zaczynam uzbrajać. W co się zaczynam uzbrajać? Zaczynam się uzbrajać w coś, co potem, chodząc z Bogiem, uznałam, że to jest w ogóle blokier w bliskości. Rozumiecie? Uzbroiłam się w coś, co potem było blokierem, aby być blisko. Kiedy rozpoczęło się życie Artura, gangsterskie, jakkolwiek to nazwał, kiedy już urodziłam Wiktora, to zaczęłam się jeszcze bardziej uzbrajać. Dlatego, że już nie tylko chciałam chronić siebie, ale musiałam też chronić Wiktora. Więc uzbrajałam swoje życie. Kiedy Artur się nawrócił i głosił mi potem Ewangelię, potem ja się nawróciłam. I tak naprawdę pierwsze, co zaczęliśmy robić, to od razu służyć. I nie było tej przestrzeni między nami, żeby zbudować głęboką, emocjonalną relację. Zbudowaliśmy służbę. Zbudowaliśmy siebie. Zbudowałam swoją tożsamość. Odnalazłam swoje powołanie. Wiem, kim jestem. Rozpoznałam w nim przywódcę. Znamy swoje obdarowanie. Znamy swoje namaszczenie. Ale jakiś czas temu i on zapragnął bliskości, i ja zapragnęłam bliskości. I zrozumiałam, że jestem jak taki, ktoś to ostatnio ładnie powiedział, że jestem jak taki torcik, z którego jest wyjęty kawałek, wiecie, kawałek tortu jest wyjęty, tak? I jest we mnie pewien brak. Jest we mnie pewien brak. On jest pusty. To znaczy bycie blisko. Bycie blisko na takim pułapie w ogóle emocjonalnym. Bycie blisko na pułapie emocjonalnym w ogóle z Arturem. Wiecie, chodzi mi o przyjaźń, żeby się przyjaźnić.
I zaczęłam się o to w ogóle modlić. Jedną z trudniejszych rzeczy było mi zrobić taką psychoanalizę sobie. Wiecie, trudno. Trudno tak naprawdę zmierzyć się z czymś w swoim życiu. Zazwyczaj jest tak, że chcemy to wyprzeć. Tak, że wypieramy różnego rodzaju w ogóle problemy. Natomiast ja już wiem, jak działa duchowa rzeczywistość. Mówię, nie chcę wypierać problemów. Nie chcę wypierać w ogóle problemów. Chcę głęboko. Chcę głęboko w ogóle zajrzeć w ogóle do swojego serca. Chcę. I wiecie, 9 miesięcy temu mój tata się rozchorował na raka. Teraz przypominam sobie, że zanim się dowiedziałam, że był chory, to Duch Święty kilkakrotnie mówił do mnie, czemu go nie odwiedzasz? Czemu go nie odwiedzasz? Przychodzisz koło banku, ale nie wchodzisz do taty. Nawet Sara kiedyś do mnie mówiła, mamo, dlaczego nie wchodzisz do dziadka? I chcę wam powiedzieć, na jakim ja pułapie zostałam z moim tatą. Ja mojemu tacie przebaczyłam. Ja po prostu tylko i wyłącznie przebaczyłam mojemu tacie. Głosiłam mu Ewangelię, ale nie chciałam dalej. Nie chciałam głębiej. Nie zależało mi. Nie zależało mi, żeby iść z moim tatą głębiej. I 9 miesięcy temu, kiedy dowiedziałam się, że tato jest chory na nowotwór płuc, to postanowiłam, że zrobię wszystko, żeby się do niego przybliżyć i żeby uleczyć głęboką ranę w moim sercu, bo ja nie mam uczucia do mojego taty. Wiecie, ja spełniałam wszystkie chrześcijańskie, ja po chrześcijańsku chodziłam, raz w miesiącu mu sprzątałam, robiłam mu zakupy, robiłam mu opłaty, ale wiedziałam, że dla mnie, dla usługującego człowieka, dla człowieka, który ma prezentować pełnię Chrystusa, że to jest za mało. Że to jest za mało, żebym ja została na etapie przebaczenia tylko i wyłącznie mojemu tacie. I zgodziłam się z Duchem Świętym. Mówię, Duchu Święty, ja teraz chcę, żebyś wzbudził we mnie to, czego we mnie nie ma, lub to, co zostało we mnie zabite. Ja chcę. I przez 9 miesięcy opiekowałam się moim tatą. Chodziłam do niego 3 razy w ciągu dnia. Głosiłam mu Ewangelię. Modliłam się o niego, a on mi nie odpowiadał. Ja do niego mówiłam, a on do mnie nie mówił. Mówię, Boże, jak ja mam do niego w ogóle dotrzeć? Co ja mam w ogóle mu powiedzieć? Czy mam mu zaświadczyć swoim życiem? Nie mam w sobie odruchu, żeby go dotknąć. Pamiętam kiedyś, jak byłam aresztowana i jak mnie puścili, to Artura zamknęli. Ja w ogóle, jak wróciłam z Warszawy, to ja nie wiedziałam, gdzie mam pokierować swoje nogi, gdzie mam w ogóle iść. I poszłam do domu. I pamiętam, jak przytuliłam kiedyś mojego tatę. On mi w ogóle nie odwzajemnił tego przytulenia, wiecie. Był po prostu jak słup telegraficzny. I teraz w ciągu tych 9 miesięcy modliłam się i modliła też się ze mną Monika, żeby znaleźć w ogóle drogę do serca mojego taty. Chcę, żeby był uzdrowiony, chcę, żeby żył, chcę, żeby przyjął Jezusa, ale chcę, żeby moja relacja była z Nim zdrowa. Chcę wiedzieć, co to znaczy kochać swojego taty. I dalej chodziłam do Niego. Choroba, czasami było tak, że się coś tam cofało, tata się czuł lepiej. Ale były takie momenty, że było naprawdę źle. Nie wzięłam żadnej pomocy. Pomagała mi rodzina. Ale generalnie opiekowałam się tatą sama. I powiem wam, że za każdym razem, kiedy wchodziłam do niego do domu, to mówię, ja nie wiem, co mnie w ogóle czeka. Nie wiem, co zastanę. Czy tata będzie, wiecie, obsikany, czy będzie w kupie. Mówię, Boże, jak ja w ogóle sobie poradzę? Jak ja w ogóle te rzeczy będę robiła? To jest żerujące i dla mnie, i dla niego. Wiem, że i on się wstydzi, i ja się wstydzę. I Duch Święty do mnie mówił, nie bój się. Nie bój się. Wiesz, że wszystko możesz we mnie. Wszystko możesz we mnie. Wchodź i uwalniaj do niego tą dobroć, po prostu. Rozumiecie?
Nie wykrzykiwałam mu w twarz, że mnie poranił. Nie wykrzykiwałam mu w twarz, że niewiele mi w życiu dał. Ale zaczęłam się uczyć mówić do niego językiem miłości, co było dla mnie bardzo trudne. Nie umiałam go dotknąć. Pamiętam, jak dawałam mu zupę i chociaż przez chwilę mu podawałam tą zupę, to mówię, dotknę koniuszkiem palca jego palca. Wiecie, na początku było tak, że jak mu podawałam tą zupę i dotykałam koniuszkiem palca jego palca, to on natychmiast swój palec zabierał. Nie chciał być przeze mnie dotknięty. Ja mówię, jest zraniony, jest też spłoszony. Modliłam się też do Boga, aby mi pokazał w ogóle rzeczy, co tak naprawdę on przeżywał jako mały chłopiec. I odważyłam się, aby szczerze z nim rozmawiać. Mówię, z domu mnie nie wypędzi. Wiecie, ja czułam cały czas, że Duch Święty dokonuje potężnej operacji na moim sercu. Na początku nie chciałam, ale potem zobaczyłam, że to mnie uzdrawia, że każdy dzień, każda sekunda, każda minuta, każda godzina spędzona z tatą powoduje coś, czego ja nie znam. Ja nie znam tego nowego uczucia, które się we mnie pojawia. Ja go nie miałam. Ja wyparłam. Mi się wydawało, że ja mogę pozostać sobie na etapie przebaczenia. I może mogłam, ale jako człowiek wierzący, jako człowiek usługujący, kiedy ja chcę dalej w ogóle pokazywać, jaki jest Chrystus, nie tylko ten panujący, ale w ogóle, wiecie, kochający Bóg, kochający drugiego człowieka, że ja nie tylko przyjdę do człowieka i wywalę mu jakiś tam katechizm prawd, ale ja będę w stanie w ogóle pójść z tym człowiekiem, przejść się z nim w ogóle kawałek dalej, nie tylko kilometr, ale dwa. I zaczęłam się na tacie uczyć. Każdego dnia przynosiłam mu świeże bułki. Cieszył się. Zaczął odwzajemniać w ogóle też słowa, które ja do niego mówiłam. Powiedział do mnie kiedyś, wiecie, na początku bardzo przeklinał. Potem jego język się w ogóle zmieniał. Potem tak naprawdę zobaczyłam, że to w ogóle jest zraniony mężczyzna przez swojego tatę. Zraniony, poniżony i odrzucony. I tak się ubrał, dlatego nic też w życiu nie mógł dać mi, bo nie miał. Nie miał tych rzeczy, rozumiecie? I 9 miesięcy każdego dnia, z jednym wyjątkiem, ponieważ był taki moment, że potrzebowałam odpocząć, a nie miałam wsparcia w opiece i oddałam tatę do hospicjum. I wtedy był jeszcze świadomy. I jak pojechałam, żeby go odwiedzić, to po prostu mnie poprosił. Usiadł, popłakał się i powiedział, zabierz mnie do domu. Nie chcę umrzeć. Zabierz mnie do domu. Przez 9 miesięcy, każdego dnia nakładałam na niego ręce i się o niego modliłam. A on mi nie odpowiadał. Mówię, tato, chcesz przyjąć Jezusa? Milczał. Ale zaczęłam obserwować, ponieważ mój tata był bardzo agresywny, wulgarny, nieprzyjemny. Ale krok po kroku zaczęłam obserwować trudne rzeczy w nim. Dzieliłam się z Arturem, mówiłam mu, że tata inaczej mówi. Nie przeklina, uśmiecha się. W ogóle jak siostra przylatywała, to próbował jeszcze nas, wiecie, rozśmieszać, pomimo tej swojej choroby, próbował nas jeszcze w domu rozśmieszać. Ja widziałam, jak on gdzieś tam się zmienia. Mówię, Boże, wiem, że to jesteś Ty. Nie dorabiam do tego nic. Nie wiem, czy mój tata pojednał się z Bogiem. Nie mam pojęcia. Czekam na niebo i w niebie będę zdziwiona, kogo może zobaczę, kogo nie zobaczę. Nie wiem. Nie zrezygnowałam z opieki. Przez cały czas się nim opiekowałam. I chcę wam powiedzieć, że był taki moment, że tata stracił wzrok. Najpierw pogorszyło mu się w jednym oku, później w drugim i później stracił ten wzrok całkowicie. I jak przychodziłam do niego, to on tylko pytał, jesteś blisko? Ja mówię, jestem blisko. Chcę dotknąć Twojego ciała. Chciał dotknąć mojego ciała, żeby się czuć bezpiecznie. Chcę wam powiedzieć, że przez ten cały czas Duch Święty wykonywał operację, potężną operację na moim sercu. To było coś, czego ja, wiecie jak to jest, nie umiesz ubrać czegoś w słowa, ale wiesz, że przeżyłeś coś, że coś w tobie pękło, że coś w tobie się w ogóle rozlało, że coś w tobie się w ogóle rozdarło.
sytuację, że kładłam się obok niego na łóżku. Nie mógł już wstawać, a chciał czuć moje ciało. Ja mówię, Boże, nie ogarniam w ogóle tego, to jest dla mnie za dużo. Nie wiem, czy jestem gotowa w ogóle na takie rzeczy. Obcierałam się o niego po to, żeby mógł mi poczuć. Zasypiał, uśmiechał się. Na to wszystko też przyglądał się mój brat, który ma 34 lata. W ogóle mój tata zmarł w czwartek. I plan był taki, że mój brat poleci do Anglii z moją siostrą. Ale wiecie, przez ten czas, kiedy opiekowałam się tatą, mój brat w ogóle mnie bardzo mało zna, bo ja byłam młoda, jak odeszłam z domu, więc on mnie nie zna. Nie zna, krępuje się mnie i wstydzi. Ale jak zadałam mu teraz takie pytanie, mówię, Mateusz, wylatujesz z Edytą? A on się patrzy na mnie i mówi, nie, zostanę z tobą. Ja walczę mu, bo ci ufam. Dałam mu świadectwo w drobnych rzeczach. W tym, że zarządzałam tatę emeryturą, nauczałam go robić zakupów. I tak naprawdę, wiecie, przyglądał się na mnie każdego dnia, jak opiekuje się tatą. Widzę, jak moja cielesna rodzina przybliżyła się do mnie. Wiecie, przyglądają się i ja im głosiłam Ewangelię. Nie raz. Ale teraz ten moment, kiedy ja postanowiłam, że ja chcę zbliżyć się do taty, że ja chcę, żeby moja rana do końca została uleczona, spowodowała, że ja widzę, jak ludzie na to patrzą. Czemu to robisz? Ja mówię, bo znam Jezusa. Bo Jezusa poznałam. Tata leżał teraz w hospicjum 9 dni. I taki był bardzo już kryzysowy moment. Jednego dnia, jak przyszłam, to leżał na podłodze. Przewrócił telewizor, zerwał karnisz. Dosyć dobrze w sobie wyglądał, ponieważ brał taki syrop, który stymulował apetyt. Kiedy zobaczyłam go takiego leżącego na tej ziemi, mówię, już wiem, że nie pociągnę dalej opieki, że w ogóle potrzebuję oddać tatę. Podniosłam go wtedy, umyłam. Zaprowadziłam do łóżka i pomodliłam się, mówię, Boże, potrzebuję pomocy. Już teraz jestem, w ogóle skończyłam się. Wiem, że dobiega głęboka, w ogóle koniec głębokiej operacji na moim sercu. W ogóle wiem, że jest między nami więź. Taka, której nie było nigdy. A wiecie dlaczego? Bo mi nie zależało. Mi nie zależało. Bo nie mogę zrzucić winy na niewierzącego ojca. Wiecie, że nie wyciągał do mnie ręki, bo to ja jestem wierząca. To ja powinnam być stymulatorem w ogóle pewnych relacji. Mi kiedyś nie zależało, a dziś nie żałuję ani jednego dnia spędzonego z tatą. I oddałam tatę do hospicjum. Chcę wam powiedzieć, że przez cały czas tatę nic nie bolało. Ja się każdego dnia od niego modliłam. Nic go nie bolało, pomimo to, że miał bardzo złośliwego raka płuc z przerzutami do głowy. Nie doświadczył bólu w ogóle. Nie miał duszności i nic go nie bolało. I 9 dni, kiedy leżał w hospicjum, pamiętam jak pewnego dnia zaczęło mnie całe ciało w ogóle boleć. Wstałam rano, zaczęło mnie boleć całe ciało. Artur mówi, że w ogóle adrenalina cię już puściła, nie? Spięta jesteś od 9 miesięcy i tak naprawdę puściła cię adrenalina. Ale wstałam w ogóle rano, wiedziałam, że gdzieś nie poszłam. Stało to się moim nawykiem, stało to się moim przyzwyczajeniem, że każdego dnia ja rano do niego jeździłam. I wiecie, taki jeden wolny dzień zleciał i ja w ogóle mówię, jadę do tego hospicjum. Ale nie dlatego, że muszę. Bo wiem, że ma opiekę, ale jadę, bo tęsknię. Zawiązała się między nami więź. On mi tego nie powiedział, ale ja wiem, co ja czuję. Zawiązała się między nami więź. I pojechałam do niego, do tego hospicjum. Tam go poiłam, tam go karmiłam,
tam z nim siedziałam. Jeszcze kiedy był świadomy. I przyglądali tam się na mnie ludzie. Przyglądały się pielęgniarki. Widziały, że ja się tam o tatę modlę. To jest katolickie hospicjum. I byłam teraz u Tereski. Jeszcze zanim wyjechałam do Wałbrzycha, też pojechałam do niego, taki jeszcze filmik sobie z nim nagrałam. Już tata był bardzo, bardzo już był słaby. Już musiałam się nachylać, żeby posłuchać, co mówi. I jak byłam teraz u Tereski i w czwartek wracałam do domu i dostałam telefon z hospicjum. Tylko jak zobaczyłam numer, to wiedziałam, że tata zmarł. Zadzwoniła do mnie pani i powiedziała, że czyli z pani córką Romana Zaryńskiego, że tak, że tata dzisiaj rano zmarł o 8:10. Ale zapytałam, czy cierpiał. Ona powiedziała, wie pani co? Jak pani przyjedzie, to porozmawiamy. Mówi, tata odszedł we śnie. Tata odszedł we śnie. Kiedy byłam teraz odbierać wszystkie rzeczy, a jeszcze tego w ogóle, zanim wyjechałam do Wałbrzycha, jak byłam w hospicjum, to akurat tata był po kąpieli i udało mi się jeszcze go całego, wiecie, wybalsamować. Te kobitki się mi po prostu przyglądały, wiecie, ja balsamowałam tatę, już niekoniecznie tam cokolwiek czuł i tak dalej, ja wybalsamowałam całe jego ciało. One mi się tam cały czas przyglądały, bo to wiecie jak jest. Z reguły jest tak, że się kogoś oddaje do hospicjum po to, żeby go tam oddać i żeby już tam sobie umarł. I jak pojechałam odebrać taty rzeczy i przyszedł lekarz, onkolog, który wypisywał akt zgonu i mówi do mnie, wie pani co, mówi, to jest takie troszkę dziwne dla nas, że tata przy tego rodzaju nowotworze, bo oni mieli całą kartę, nigdy nie wziął morfiny. Nigdy nie wziął ani jednego proszka przeciwbólowego. Nigdy nie wziął tlenu. Do końca oddychał i nic go nie bolało. I oni się mówią, że to jest dla nich dziwne. Ja im wtedy opowiedziałam Ewangelię i powiedziałam o Jezusie i że modliłam się o mojego tatę i chcę wam coś powiedzieć. Sam ten onkolog z tą kierowniczką tego hospicjum zapytali się mnie, czy nie pomodliłabym się o 5 najgorszych przypadków tam w tym hospicjum, żeby ludzie nie cierpieli. Ja mówię, że tak, że mogę się pomodlić. Zobaczcie, przy tym wszystkim, wiecie, została uleczona moja rana, głęboka rana, że nie umiałam określić uczucia do swojego taty. Tak? Dziś wiem, pokochałam mojego tatę. Nie żyję. Nie chcę nic do tego dorabiać, czy jest zbawiony, czy nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale moja rana została uleczona i dzisiaj mam otwarte drzwi do tego hospicjum. Bez żadnego dokumentu, bez żadnej pieczątki, bez niczego. Mogę przyjeżdżać, kiedy tylko chcę i mogę modlić się o tych ludzi. Zobaczyłam też, jak to działa, jak przyglądają się też te rodziny. Tych ludzi, wiecie. Zobaczyłam, że chrześcijaństwo jeszcze ma inną stronę, o której ja wiedziałam, ale niekoniecznie ona chce być praktykowana. Najłatwiej jest pójść komuś powiedzieć i zwalić potem na niego, wiesz, wiary nie miałeś. Nie wiem. Ja chcę kochać ludzi. Opowiadałam wam kiedyś o mojej mamie. Mówię wam o swoim sercu, o tym, co ja przeżywam, rozbrajam się przed wami. Kiedy moja mama wylądowała w ciężkim stanie w szpitalu, ja niewiele jeszcze wiedziałam na temat uzdrowienia, ale bardzo kochałam moją mamę. I kiedy wpadłam tam do tego szpitala, to ja zastosowałam w ogóle wszystko, co wiem. Nie wiem, jak się o nią pomodliłam. Nie wiem, czy pomodliłam się w ogóle o moją mamę poprawnie. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy coś związałam, czy nie związałam, ale ja w ogóle mówię, ty nie możesz umrzeć. Rozumiecie? Moja mama miała marskość wątroby, ponieważ piła alkohol, miała cukrzycę. I Artur jest świadkiem. I Basia. Mama została ze wszystkiego uzdrowiona i mieszkała z nami 4 miesiące. Przyjęła Jezusa i jeździła z nami do kościoła. I jak teraz pytałam Ducha Świętego,
Czemu wtedy tak? Bo ci zależało. Bo ci bardzo zależało. Bo ci zależało, żeby mama żyła. Bo ci zależało, żeby mama była uzdrowiona. Mamy kochać ludzi. Mamy kochać ludzi. Rozbrałem się też przed Arturem. Nie są to dla mnie proste rzeczy, ponieważ nasza relacja jest relacją, ona się zmienia, ale była relacją, wiecie, tak jak się ukształtowaliśmy w świecie, tak? Artur tata, ja córeczka, potem troszkę nauczyciel, ja owieczka. Ale wierzę, że to się będzie zmieniało. I dziękuję też babce i Michałowi, bo jest we mnie ta część, która chce, żeby została bardzo dobrze zbudowana. Tak jak inne pozostałe rzeczy zbudowałam w swoim życiu, że nikt nie jest w stanie mnie wyprzeć, kim jestem. Tak chcę, aby ta część, w której blisko chcę być z drugim człowiekiem, aby była zbudowana właściwie. Uczę się od Michała i od Julity, ich wzajemnej relacji, ich wzajemnego decydowania. I uczę się od Batki i od Michała, ich miłosnego języka. I pamiętam, napisałam kiedyś do Artura, że łatwiej mi jest powiedzieć tobie proste słowa, że cię kocham, ale już mi trudniej powiedzieć, że jesteś dla mnie ważny. A już stanąć i popatrzeć w oczy, też trudniej. I wiecie, ja nie mówię o mechanizmach, bo my jesteśmy pełni nauczonych mechanizmów w postaci takiej, że w ogóle wiesz, podejdziesz, dotkniesz czyjegoś ciała i wiesz, ty wiesz, że jakaś tam bariera została, wiesz, złamana, wiesz, i tak dalej. Nie chcę. Można się nauczyć mechanizmów, można podchodzić, można kogoś dotykać i tak dalej, a w środku być zakręcony jak słoik konserwowy. Rozumiecie? Ja mówię, ja tak nie chcę. Ja chcę blisko. Ja chcę w ogóle mówić o swoich emocjach, ja chcę mówić o tym, co czuję. Chcę, ja tak chcę, ja chcę głęboko. Ja chcę się uczyć w ogóle języka miłości. Kupiłam Arturowi prezent i zabrałam go na kolację. Kupiłam mu organizer i długopis. I siedzieliśmy sobie w samochodzie, pojechaliśmy na kolację. I wiecie, można komuś dać prezent, i ten ktoś nawet nie poczuje, że ten prezent dostał, że ten prezent był w ogóle dla niego. I w tym samochodzie mogliśmy od razu wyłączyć silnik i gdzieś tam sobie pójść i coś zjeść. Ale powiedziałam, że chcę, żebyś otworzył to przy mnie. Chcę, żebyś otworzył przy mnie i chcę zobaczyć twoje emocje. Chcę zobaczyć, jak się cieszysz. To jest dla mnie zupełnie nowa przestrzeń. W ogóle wydawało mi się, że się czuję jak kretynka. Że czuję się w ogóle jak kretyn, w ogóle mówię. Uczę się w ogóle tego języka, nie jest on dla mnie w ogóle łatwy. Co mam w ogóle powiedzieć? Wiecie? To nie jest tak, że ktoś mi zadał pytanie, ostatnio z kimś rozmawiałam, ale co to znaczy? Że teraz będziesz taki miś uszatek? Taka będziesz taki poczuś z takim kremem w środku? Nie. Tak jak pozostałe rzeczy zbudowałam od podstaw i dobrze, tak tą sferę potrzebuję zbudować. Potrzebuję poznać Artura, ale nie właśnie takiego, nie chcę, żeby on był wyimaginowany taki, jaki ja bym chciała, żeby on był. Bo ostatnio spotkałam się z Michałem Zięciną i zadałam mu takie jedno pytanie. W ogóle zobaczyłam, że mężczyźni niekoniecznie mają łatwo, aby mówić o swoich uczuciach. Więc kobiety mają łatwiej. Kobiety mają łatwiej, aby nazywać pewne rzeczy głębiej. Wiecie, mężczyźni tak może nie do końca mają. Przeżyłam coś w związku z moim tatą, co dziś mogę określić jako ranę, która jeszcze była w moim sercu. Głęboka rana, która powodowała, że ja bałam się być blisko. Bałam się być blisko. Wiecie, na pewno wielu z was podchodzi do tematu bliskości, ale jak się dostaje kosza, to potem można nie chcieć być blisko. Ostatnio tutaj siedziałam z mądrym dla mnie człowiekiem i powiedział mi, czym jest przyjaźń. Bo tak wiele się mówi o przyjaźni, tak wiele się podaje definicji, tak wiele się podaje różnych rzeczy,
Ale czym jest ta przyjaźń? On powiedział mi, wiesz, spotkałem ostatnio takiego człowieka, bardzo też mądry człowiek, i powiedział mi w ogóle o przyjaźni, że przyjaźń jest wtedy, kiedy pozwalamy, aby drugi człowiek brał udział w decydowaniu w naszym życiu. Wiecie, ja z wieloma z was przyjaźnię się, otwieram się przed wami, przekraczam tą barierę taką, nieraz się w kościołach mówi, wiesz, pastor to powinien być taki, że nie do końca cię tam znają. Nie. Nie. Pamiętacie, jak kiedyś powiedziałam na modlitwie, że pokutujący pastor to pokutujący kościół. W ogóle przywództwo ma ogromny wpływ na to, w jakim kierunku pójdzie kościół, co kościół będzie przeżywał, jak kościół będzie funkcjonował. Przyjaźń to jest coś więcej. Przyjaźń to nie wywiadówka. Często się spotykam z tym, że wiecie, jak gdyby siedzę z kimś, rozmawiam i to nie ciężko jest z nami. Ja mówię, ty mnie tylko przepytujesz. Ty mnie przepytujesz, co u ciebie. A ja postanowiłam, że będę mówiła o sobie. Kiedy oczywiście ktoś do mnie przychodzi na duszpasterską rozmowę, ja usługuję, jak mnie ktoś pyta. Ale zazwyczaj mam tak, że siedzę i w ogóle mówię o sobie. Mówię o sobie, o tym, co przeżywam, o tym, co czuję, co w ogóle przerabiam z Bogiem teraz. Mówię też o rzeczach, w których nie zawsze zwyciężę. Okazuje się, że ten człowiek drugi też niekoniecznie tam zwycięży. Wiecie, braterstwo się rodzi. Ktoś pięknie ostatnio powiedział, modlimy się wspólnie i rodzi się między nami braterstwo. Coś, czego często trudno nazwać słowami. Kasiu i Rafale, życzę wam z całego serca, żebyście zawsze byli blisko ze sobą. Ja w ogóle wiem, że diabeł atakuje bliskość. To Artur powiedział, że diabeł atakuje bliskość. On atakuje bliskość z Bogiem, ale i atakuje też bliskość człowieka w ogóle z drugim człowiekiem. Bądźcie zawsze ze sobą blisko. Pamiętajcie, że doskonałym ogniwem, które jest między wami, to jest Jezus. To jest On. Bo tak naprawdę, gdybyśmy patrzyli na swoje, gdybyśmy patrzyli na swoje błędy, nigdy byśmy nie wyszli z związki małżeńskie. To Jezus jest ten, który jest doskonały. A miłość przykrywa wszelki błąd. A miłość przykrywa wszelki błąd. Odczuwam coś w moim sercu, tak jak kiedyś, jak byliśmy na konferencji na Ukrainie, jak usługujący z kościoła od Giulermo Maldonado modlili się o nas i ja poczułam, że taka kula ognia wpadła w mój brzuch. I wtedy pamiętam, że zaczęłam inaczej prowadzić uwielbienie. Wiedziałam, że dostałam coś od tych ludzi. Bóg nas poprowadził do ludzi, którzy mieli mi co dać. I ja też w tej mojej potrzebie bycia blisko i zbudowania konkretnych rzeczy biorę coś od ludzi. Biorę coś od tych, którzy coś mają. Bo ja w tej dziedzinie nie miałam. I biorę od tych, którzy mają. I wiecie, wcale mi to nie przeszkadza. Ostatnio sobie tak z kimś głęboko porozmawiałam przez telefon i dochodzę do wniosku, to diabeł mi tak powiedział. Ty jesteś pastorem, ona jest owcą, ona do ciebie mówi. Słuchasz. Ja mówię, ale mi jest dobrze, bo przez tą owcę płynie taka mądrość do mojego życia, że ja chcę z tej owcy słuchać, bo płynie mądrość do mojego życia. Wiecie, czym bardziej czuję się bezpieczna, tym odważniejsza, nie poblokowana, nie zablokowana, nie jakaś taka, wiecie, zamknięta w ogóle w sobie, tak? Tylko coraz bardziej odważna. I w ogóle wiem, że teraz w związku też i z moim tatą i w ogóle, że coś we mnie pękło, coś się we mnie rozlało. Jest to coś pięknego, jest to coś, co zwraca moją uwagę na drugiego człowieka. Na człowieka w ogóle, ja w ogóle widzę człowieka. Wiecie, w ogóle widzę człowieka, w ogóle zatrzymaj się. Zatrzymaj się dla tego człowieka. Poświęć mu chwilę.
pójdź z nim kilometr, jeśli chce, a jeśli nie, to idź nawet dwa. Daj to świadectwo. Daj to świadectwo. Miłość jest piękna. I tak jak śpiewamy, że ona jest silniejsza niż śmierć. Miłość jest silniejsza niż śmierć. W tej relacji też bliskości umieram w ogóle. Sama dla swoich jakichś potrzeb, bo wiecie, Jezus w ogóle poszedł na krzyż, nie oczekując, że dostanie coś w zamian. To moja sprawa. Na co ja się decyduję, na ile ja się otwieram. Wiecie, ale nie mam prawa oczekiwać od drugiego człowieka, że odwzajemni mnie w ogóle tym samym. Umieram sobie. Często sobie płaczę, bo jeszcze się gdzieś zmierzam z tym, że jednak miałam jakieś oczekiwanie. Miałam jakieś oczekiwanie, że ktoś się zachowa tak, a zachował się inaczej. Zabolało mnie to. Ale w ogóle mówię, umieram. Umieram w ogóle. Człowiek duchowy coraz bardziej to rozumie, wiecie, taką pełnię Chrystusa w ogóle, wiecie, że potrzebujemy przeżywać w ogóle miłość. Potrzebujemy miłość przeżywać, żeby w ogóle realnie pokazywać ludziom prawdziwego Boga. Taki, jaki Bóg jest. Taki, jaki Bóg jest. Jeszcze raz powrócę do tego spotkania w Wybrzychu. Wiecie, ja naprawdę nie oczekiwałam w ogóle, że się takie rzeczy w ogóle zadzieją. Ja bym tych rzeczy nie zrobiła, nie będąc blisko w ogóle z drugim człowiekiem. Ja się otworzyłam, byłam nadajnikiem i dostałam to samo w postaci odbiornika. Ludzie się otworzyli. Po prostu otworzyli się ludzie. Życzę Wam i sobie, żebyśmy się wszyscy zmieniali na obraz Chrystusa. Dziękuję Wam wszystkim, którzy byliście ze mną w czasie choroby mojego taty, którzy mnie wspieraliście w modlitwie. Dziękuję wszystkim wstawiennikom. Dziękuję, że modliliście się. Wierzę, że Wasze też modlitwy pomagały mi w funkcjonowaniu i czuję siłę też Kościoła. Czuję siłę Kościoła i coraz bardziej przeżywam zależność od Was. Amen. Amen.